Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy golonkę z szynkowaru. Mam tutaj pokaźną golonkę. Dodamy łyżeczkę peksoli, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz, majeranek i później będziemy gotować. Ale na razie wytrybujemy golonkę. Golonka jest dosyć duża, należy ją wytrybować i pokroimy w mniejsze kawałki. Ja tak usuwam kość. Nacinam i usuwam kość. Już z jednej strony mam usuniętą i jeszcze z jednej. To przełożymy do naszej miseczki, ponieważ będziemy doprawiać mięso. Tu już mam tak wytrybowaną kość i jeszcze mi tutaj został niewielki kawałeczek i teraz należy golonkę pokroić na kawałki. O, tu jeszcze mi została jedna kosteczka, którą też należy usunąć. Mamy przygotowane mięso do peklowania. Pokroimy na kawałki i przekładam do miski. Ja zaznaczam, że to jest mój sposób na golonkę z szynkowaru. Należy mięso doprawić, tak posypujemy peksolą całość, obficie pieprzem i tak około łyżeczki majeranku. Ja lubię majeranek, to ja zawsze daję więcej. Teraz zetrzemy do tego czosnek. I zostawimy to na całą noc. Później dołożymy żelatyny, dolejemy wody i wyrobimy. I będziemy gotować 2 godziny w 80 stopniach. Należy bardzo dokładnie wyrobić, aby smaki się przeszły i przykryjemy i damy do lodówki. Tak wygląda przygotowana golonka, która wędruje do lodówki na całą noc. Golonkę z lodówki wyjmujemy, dodajemy 1/3 szklanki wody i łyżeczkę żelatyny i należy to dokładnie wymieszać.
I tak, przygotowaną bulionkę będziemy przykładać do worka. Szczelnie uciskamy. Należy wstrząsnąć i szczelnie dociskamy, abyśmy nie mieli powietrza. Dociskamy i wkładamy do szynkowaru. Mam za dużo. Ale spróbujemy, ale troszeczkę jest za dużo tego. Nie wiem, czy dam radę domknąć. Nie. Muszę troszeczkę mięsa odebrać, ponieważ jest gorąco, jednak było za dużo i nie potrafię domknąć szybko lary. Teraz będzie dobrze. Tak i tak przygotowane mięso będziemy gotować. Właściwie to tak w 80 stopniach 2 godziny. Tutaj mam termometr i jak do uzyskania 80 stopni będziemy na małym ogniu gotować 2 godziny. Musi być dosyć wysoki garnek i dużo wody. I tak będziemy mieli golonkę szynkowaru. Gotujemy, później po tym czasie ostudzimy całkowicie i wyjmiemy, będziemy mieli gotowe danie na kanapki, można zjeść na ciepło, to już w zależności jak kto lubi. Golonka się gotuje. I tak oto mamy ostudzoną golonkę z szynkowaru i należy, miałam ją w lodówce kilka godzin. I teraz należy, tutaj jeszcze mam troszeczkę takiej galarety i teraz należy wyjąć. Tak, miała być jeszcze dłużej w lodówce. Nasza golonka tak wygląda. Nasza golonka należy folię usunąć i mamy gotową wędlinę. Ale jeszcze musi być w lodówce. I tak oto wygląda golonka z szynkowaru. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda golonka z szynkowaru. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.